Halo. Dzień dobry, z tej strony Krzysztof Q&A. Jestem pracownikiem firmy Nitro Blowjob Information. Nasza firma zajmuje się realizowaniem ankiet wśród reprezentatywnej grupy Polaków. Czy mógłby Pan poświęcić mi 3 minutki i odpowiedzieć na parę pytań? Owszem. Dodam, że ankieta jest anonimowa, tak więc proszę, prosiłbym się przedstawić imię, nazwisko, PESEL i miejscowość zamieszkania. Ale jak anonimowo, to po co mam podawać? To, no tak piszę, proszę pana, ja się na tych systemach nie znam, Windows 9.5, proszę pana, ja tu tylko wklepuję informacje. Windows 9.5. Ale numer mi się wydaje, że Skype. Przepraszam, z kim Halo? Pan rozmawia? Słucham. Z kim pan rozmawia? Czy wiem, z kim rozmawiam? Nie, pytam się, z kim pan rozmawia, skoro pan rozmawia. O stary, z kim rozmawiam, jeżeli rozmawiam? O kurde. Nie, czekaj, bo nie ogarniam, o co chodzi, ty. To może, proszę pana, to może zacznijmy jeszcze raz. Dobra. Więc tak, ja się nazywam Krzysztof Q&A i jestem pracownikiem firmy Nitro Blowjob Information. To jest firma, która zajmuje się realizowaniem ankiet wśród reprezentatywnej grupy Polaków. Czyli ja zadaję pytania, pan odpowiada i to jest wszystko anonimowe. I potem wyniki ankiet na przykład są podane w telewizji, w gazecie wyborczej, w faktach. W telewizji będę! O stary! No, i to jakaś ankieta, tak? No to dobrze, to może zacznijmy. Pierwsze pytanie, na jaką partię polityczną zagłosowałby pan w następnych wyborach? W wyborach? Tak. O kurde, nie wiem, pewnie na Jarka Smorawę, bo to taki złodziej z internetu, może go pan kojarzy, nie? FUBU pseudonim, opowiadałem ci, nie? O stary. No, drugie pytanie. Co pan sądzi o nowej partii politycznej WN Wyznawcy Nitra? Czy mają szansę wejść do Sejmu? Będzie Nitro prezydentem? Jak pan sądzi? Ale Nitro, ten z internetu, tak? No, to wychodzi, że tak. Jestem za! Dobrze. Więc następne trzecie pytanie. Jakie pan ma zdanie na temat przecieku w Fukushimie i reakcji premiera Japonii Kawaliego Sukogupia? Nie wiem, nie mam pojęcia. Okej. Okay. Sport w Polsce. Wiąże pan nadzieję na medal w nadchodzących mistrzostwach świata w bobslejach drużynowych? Nie. Okej. Okay. I ostatnie pytanie. Co pan sądzi o wybudowaniu fabryki Ferrari za pieniądze z naszych podatków? No ale po co mi Ferrari, jak nie, nawet mnie pewnie na nie nie będzie stać? Ferrari! Roweru kupić nie mogę, Ferrari! Czy jest pan pod wpływem alkoholu? Nie. Środków odurzających? Też nie. Spermy kolegi? Nie. Dobrze, to by było na tyle. Dziękuję za odpowiedź na moje pytania. Pozdrawiam serdecznie. A będę na YouTube? Może będziesz, nie wiadomo. Dzięki, Nitro, uwielbiam cię. Dobra. Dopiero teraz się wczaiłem, z kim gadam, ty. Nitro, skąd masz mój numer? To takie życie na patencie, ziomuś. Dzięki, ty. Uwielbiam twoje odcinki. Czyli mówisz, że jesteś troszkę takim fejmem, tak? Teraz. No. Jebać fubu. Łubu dubu. Łubu dubu, jebać fubu. Łubu dubu. Jebać fubu. Tak mi się podoba. Dobra, trzymaj się ziomek. Trzymaj się, Nitro. Dobra, trzymaj się, ziomek. Kamil jestem. No, ja jestem Nitro, ale to już no, chyba wiecie. No. Sergio. No, cześć.
Cześć. No, trzymaj się, piąteczka, szczała, jak to mówi Fubu. Szczała. Szczała.